Dzisiaj kolejne pytanie. Co oznacza pojęcie trójca? Termin trójca nie występuje we wszystkich przekładach pisma. Ja akurat tutaj mam przekład, w którym on występuje. Jak widać. Przeczytam. Albowiem Trójca wydaje świadectwo na niebie, Ojciec, Syn i Duch Święty, a Trójca ta jednym jest. I Trójca wydaje świadectwo na ziemi, Duch, woda i krew, a Trójca ta jednym jest. Czyli widać w tym przekładzie jest, albowiem Trójca występuje świadectwo, wydaje świadectwo na niebie, Ojciec, Syn i Duch Święty, a Trójca ta jest jednym. I Trójca wydaje świadectwo na ziemi, Duch, woda i krew, a Trójca ta jednym jest. Czyli cztery razy występuje w tym tekście Biblii, w tym przekładzie słowo Trójca. Jeszcze raz przeczytam. Albowiem Trójca wydaje świadectwo na niebie, Ojciec, Syn i Duch Święty, a ta Trójca jednym jest. W innych przekładach ten werset brzmi inaczej. Na przykład w tym przekładzie to będzie pierwszy list Jana 5:7. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. I trzy są, które świadczą na ziemi, Duch, woda i krew, a te trzy ku jednemu są. Czyli po prostu Trójca jest tutaj równoważnikiem słowa trzy, trzej, po prostu Trójka. Pojęcie to oznacza dokładnie to, że Bóg Ojciec jest Bogiem, Syn Bóg, Syn Boży jest Bogiem i Bóg Duch Święty jest Bogiem. Każdy z nich jest Bogiem Jahwech, jest jeden, jedyny Bóg. Bóg Jahwech, poza którym nie ma Boga. Czyli na pojęcie Trójcy składają się trzy osoby, a mimo to jest jeden Bóg. Nie da się tego analizować i pojąć ludzkim, materialistycznym rozumem, jako że Bóg jest nieskończenie przewyższający myśl człowieka. Ale ta prawda może być przedmiotem uwielbienia przez wiarę. Słowo Trójca, jak widzieliśmy, nie występuje w wielu przekładach Biblii. Występuje w niektórych przekładach Biblii. I to nie zmienia faktu, że Biblia mówi nam o doniosłej prawdzie zawartej w tym pojęciu. Czyli nie ma tutaj żadnego problemu z tym, gdyż jest to termin biblijny, wynikający z tego, co Biblia uczy, a jedynie można powiedzieć, że nie każdy tłumacz stanął na wysokości zadania i dobrał tam inne słowo niż Trójca. Ale to nie zmienia faktu, że słowo Trójca jest po prostu tutaj jak najbardziej adekwatnym słowem do tego, co uczy Biblia.